W dyskoncie Maria Julia Sztyler. Witamy serdecznie. Ja poproszę o wielkie brawa. Maria to wspaniała prekursorka oczywiście kultury meksykańskiej. Witamy cię serdecznie tutaj razem z nami. Kochana, co ty przygotowałaś? Są noże, są jakieś ostre narzędzia, cebula i mnóstwo niezwykłych rzeczy. Co tutaj masz specjalnego dla naszych gości? Co kojarzy ludzi w Polsce, Polacy kojarzą Meksyk z papryką, zgadza się, z fasolą, idealnie, i kukurydzą. Z tym, że kukurydza w Meksyku mamy kolorowe, tak jak wszystko, mamy czerwone, niebieską, miana kukurydza, żółta i biała. Biała, która też się sprzedaje już w Polsce, przez nasza firma oczywiście. Biała kukurydza kakao single. I tutaj jest gotowa już do przygotowania dania pozole, które jest danie prekolumbijskie. Pozole to było przygotowane już przez Aztekowie. Wtedy no, jest łódko z kobietą, które no, uznali, że jest najsmaczniejsze mięsa. No i to jest właśnie kukurydza biała. Mamy bardzo zwykłą tą paprykę jalapeno, która przygotuje dzisiaj z jalapeno. Sałatka z tucikiem z jalapeno. Również zrobię wersję, ale to nie będzie na degustacja. Na degustacja będzie tylko z tucikiem i przygotuję z białym serem i z bączkiem. I z fasolą też. Papryka będzie bardzo fasolą. Mam też paprykę chipotle, no tak jak mówiłam, chili to jest kojarzone z Meksykiem. Chipotle jest papryka, też charakterystyczna, już w Polsce jest bardzo rozpowszechniona. Bardzo dużo ludzi smakowało taki węcony smak i to jest papryka chipotle, to jest jalapeno dojrzała. Ona jest dodana w procesie węcenie. Dlatego ona zawiera jeszcze bardziej ostre smaki z jalapeno. Jest czerwona, dlatego, bo jest dojrzała, a zielona jest papryka jalapeno. Jak jest dojrzała i suszona, to się zmienia nazwa chipotle. Ale to jest ta sama papryka, tylko jest ostrzejsza. Jest moja ulubiona. Przyznaję się, że jak przyjechałam do Polski, tak naprawdę nie umiałam nawet woda by się kaliła. I tak bo mało, kuchnia meksykańska dla mnie jest to, co daje mi jak żyłe pokazać Polacy, jak naprawdę jest z tym wszystkim prosta kuchnia, bo to tak naprawdę kuchnia meksykańska nie jest trudna. Wystarczy mi jest tortilla, fasola, robimy taco, serem, mamy tutaj ser taki twardy. I dzisiaj skostuję wam właśnie taka tostada, czyli to jest pieczona, też nauczę was jak przygotować, pieczona tortilla, bo to jest kukurydza. Nas reprezentuje w Meksyku kukurydza. Ale nie taką tylko słodką, tylko ta, która nie jest słodka, ona jest inny smak. I tutaj mamy to z niebieska i czerwona. Jak kroimy tortilla, usmażymy głębokie oleju, powstaje na ciosy. Tutaj to są te znane już wszędzie i to są właśnie usmażone głębokie oleju krąski tortilla. Nie wiem, za dużo może mówię, może zacznę już gotować. Pewnie. Potrzebuję tam. Potrzebujesz pomocy? Bo pomocniczki są. Gdyby ktoś powiedział, że ja mam głośno mówić. Ja będę tutaj pracował tutaj jako taki pomagier, powiedzmy, będę starał się, jak Robert mógł mówić, szanowni państwo, teraz będziemy tutaj przygotowywali kolejne danie. Co przygotowujemy, Marina? Jalapeno. Na początku jalapeno, nadziewana sałatką z tucikiem. Mamy tutaj tuncik, który już nie ma tego sosu własnego, jest tak...
Czyli wrzucamy sobie, ile tutaj jest mniej więcej, 200 gram? Bo tutaj wiesz, Polacy lubią jak aptekarze. Ale ja mam przepis i mogę udostępnić tutaj, mamy gotowy przepis, jestem przygotowana. Proszę bardzo. Ilości, ile trzeba dodać, ja na oko oczywiście robię. I tutaj do tego jest bardzo drobną, posiekaną cebulą. Może być czerwona, może być biała, bo tutaj tak naprawdę zależy od jak to zbory. Maria, powiem tylko tyle, ty pewnie to znasz doskonale, że dla wielu Polaków najostrzejszym właśnie warzywem, jakie my spożywamy, to jest cebula po prostu. Tak, a tutaj będzie ekstremalnie, będzie na ostro. Zrobię wersja ostra, czyli na jalapeno, ale również więcej Polacy lubią jakby nie za ostre, co bardzo się zdarza, więc zrobię wersja łagodna, czyli w krakerskie podajemy i tylko krążka jalapeno. Tutaj nie będzie ostre, bo jest niedoprawiana z farbą. Doskonale. Kochani, także mamy tuńczyka w miseczce, teraz drobniutko krojona w kosteczkę cebula. Jak najdrobniej, no i babcia też taka przeżywa. Mówię, zawsze wszystko jak najdrobniej, a potem z takiej sałatki wychodziły, powiedzmy, bardziej pasta niż sałatka. Tak, dokładnie. Dokładnie, bo jest pasta, jak robi się też, ja robię, z makrelą. Co z takiego? Kochana, no, po prostu uderzasz w odpowiednie te dźwięki i tony. Jak widać, ja też lubię takie pasty. No i doskonale, że będziemy mogli się czegoś dodatkowego nauczyć. Cebula wędruje do tuńczyka, tak. Drobniutko pokrojona. No i co teraz? I teraz daję majonez. Majonez łagodzi też. Jak naszą bądź mamy ser, mamy jogurt, no wiadomo, ser. Namiar ogólnie. Tak, połączony z papryką, ona będzie łagodna, nie już aż tak ostra. Oczywiście papryka jalapeno jest lekko ostra, nie jest tak ostra, bo mamy też papryka habanero, która ona potrafi palić i już przez 15 minut będzie się czuć. A jalapeno jest tak, że poczujesz, ale za chwilę jest... Mija. To jest po prostu taki miły moment, kiedy jemy coś na ostro. Ja kiedyś z Dominikiem, tutaj jeden z naszych dźwiękowców, jadłem kebaba, powiedzmy szczerze, mocno ostrego. I powiem szczerze, że on był gdzieś tak doprawiony, że właściwie jakby się gdzieś tam płytę paździerzową też tym sosem doprawiło, też by się zjadło i właściwie nic by człowiek nie zauważył. Tak, wtedy jest cóż tylko ostro. Dlatego trzeba poprawić tak, żeby czuć smak również, nie tylko ostro. I ja tutaj właśnie robię tą wersję, z tej wersji, no to tutaj brakuje tylko pieprz i sól. To jest niezwykle proste. To jest po prostu niezwykle proste, szybkie danie, które możemy sobie spożyć. A to jest traktowane jako przystawka, czy jako raczej danie główne? Właśnie przystawka. Czyli coś przekąsić, jakiś drobny aperitif, dobre meksykańskie piwko. Tak, jak mamy na przykład niespodziewane gości, mamy tuńczyka i majonez, to wystarczy naprawdę jalapeno. Tuńczyk, majonez, jalapeno, jesteśmy gotowi. No i oczywiście te fantastyczne placki kukurydziane, które są niezbędne do tego, aby danie meksykańskie było po prostu gotowe. Tak, mamy tutaj tą pierwsza wersja, która z tej wersji możemy nadziewać jalapeno, ale zrobię tą drugą, czyli podzielę tutaj. To będzie po prostu jedna wersja dla odważnych, druga taka klasyczna, po prostu na polskie łagodne żołądki. Dokładnie. I teraz tutaj pokroję jalapeno. Ona jest na tyle ostra, bo kiedyś widziałem taki program telewizyjny, gdzie rzeczywiście te ostre papryczki, które mają bodajże skala Scoville'a to się nazywa, mają jakieś takie ekstremalne poziomy, że trzeba to robić w masce, trzeba to robić w rękawiczkach, jakby się gdzieś tam spawało, powiedzmy, czołgi. Człowiek wygląda jak ślusarz zamiast jak kucharz. To twoje jalapeno jest wyważone, rozumiem? Czasami wychodzą na jedną puszkę, naprawdę bardzo ostre. Ale zazwyczaj, jak jest wszystko, nawet markiewka, która jest w pustce, jest również ostra jak papryka. Dlatego, że ona zawiera ostrość. Jak na przykład kupimy świeże papryki, tutaj mamy jalapeno, to nieraz jest łagodna, nieraz są bardzo ostre.
ale jak mamy tu już puszki, to wszystkie nabierają właśnie na magnezu, tak jak mówię. Nie jest słodka, można stosować tutaj, dlatego... Czyli po prostu przesiąkają, marchewki przesiąkają, a to jest swego rodzaju marynowana marchewka? Jest dodana tak do marynowania i wtedy jalapeno nabiera lepszy smak. Jest cebula, jest olej, jest marchewki, dlatego te jalapeno mają dodatkowe smaki. Kochani, jak to pachnie, naprawdę. Kiedy Maria wzięła tylko ten pojemniczek, ten kubeczek z marchewką tutaj w dłonie, od razu unosi się niezwykły zapach, ale właśnie zapach taki przesiąknięty delikatnie ostrością. Gdzieś tą papryczkę cały czas czuć w tle. No i właśnie teraz papryczka wędruje już pod sprawne ręce Marii, która doskonale tutaj sobie radzi nożem. To jest niebezpieczna sprawa. Kobieta, nóż, jedzenie, dobra muzyka, zabawa, trzeba uważać. No i wędruje jalapeno już do naszego pojemniczka. Ale to jest ta wersja, którą wkładajemy na łagodny, tak? Również możemy raz więcej. To zależy już od gustu. Ja już podaję tylko do smaku, czyli tyle. Tak, żeby nie było ostre. Bo są ludzie, które no, nie tolerują, ale w taki sposób nawet nie poczują tak naprawdę. Obiecuję. Bo zawsze jak jest kuchnia meksykańska, mówię nie, nie, dziękuję, bo kojarzą się ostre, wszystko nieprawda. To ja już tutaj każdy właśnie osobę, które próbuje, mi powie, czy jest ostry, czy nie jest ostry. To jest ta wersja, którą podajemy na krakerskach. Na krakerska, tak? Ewentualnie można dekorować jeszcze paseczki papryki. I tutaj mamy ta wersja łagodna. No to dobra, ja bardzo wiem, Maria Głopłacz w ogóle. Julia, zapraszam Pani Wąski, dobrze. A teraz Julia czy Maria? Maria jednak, proszę bardzo. I co? Ja. A wersja... Mam prawo się pomylić. Doskonale. To zapraszamy męża, bo jak mąż, proszę bardzo, mąż żyje, kawał chłopa, zdrowy, cały czas podjada tutaj na meksykańską kuchnię. Cześć. No właśnie. Strasznie mi te oczka chodziły już. Oczka mi już chodziły. Ja od razu tego krakersa skonsumuję i powiem Państwu, czy to będzie takie łagodne, czy rzeczywiście troszeczkę mocniejsze. Uwaga. Ale jemy do mikrofonu. Mam ten. Słyszysz ten smak, ten łamanie tego krakersa. Mogą, 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 mogą? Proszę bardzo, degustację. Łapiemy. Tutaj mamy właśnie ta druga wersja, którą można dekorować. Ta jest i to jest dla odważnych. Mogę spróbować. To jest doskonałe. To jest po prostu niedogłębie. Mogę? Proszę. Dla odważnych. Jak Pan ma na imię? Karol. Miło było poznać. Całość. Doskonałe. Ta wersja light jest fenomenalna. Delikatny posmak na języku ostrości. Świetnie komponuje się to oczywiście z tuńczykiem. Doskonałym tuńczykiem, bo to nie jest zwykły tuńczyk, jak mówię. To nie jest takie coś, co dziś w markecie kupujemy, prawda? No, trzeba też wybierać albo w kawałkach, nie rozdrobnione, bo wtedy jest inny smak. No ja kupuję zawsze, no nie kupuję, bo się tam Princess albo Gral, też są bardzo dobre. I to są właśnie, akurat było takie duże kawałka, bardzo ładnie. To jest ważne, w tym było dobrze, żeby się nie komponuje. Drogie Panie, no pomysł na przystawkę, kiedy ktoś niespodziewanie nam tutaj się zwala na głowę w niedzielne popołudnie, idealne. A wystarczy mieć raptem cztery składniki w domu. Te krakersy, świetna podstawa. Tak więc doskonale się komponuje to w te wszystkie składniki, które są właściwie niezwykle, niezwykle proste. Co teraz? Teraz wchodzi biały zerek do gry. Ale ja cały czas czuję tą ostrość, to jest niesamowite. Ale taką delikatną, wyważoną, taką w punkt, po prostu w punkt. Jak na mój żołądek polski, na wskroś, po prostu niesamowite. Teraz kukurydza, teraz serek, teraz będziemy przyrządzać coś innego. Tak, z boczkiem, kukurydza, to ulubiony serek, też, który złagodzi papryka. I tutaj będziemy go dała albo na patelnia, tak grillujemy, żeby ten boczek przegrillował.
A ja mam w piekarni, no bo ale jest, ale również na patelni, na grillowe patelni. Szanowni Państwo, live cooking, kuchnia na żywo, w najlepszym, najlepszym wydaniu. Pan mi tutaj uciekł, a ja jeszcze mam do Pana ważne pytanie, no bo małżonka fenomenalnie tutaj gotuje, kuchci. Pana ulubione danie, jeśli chodzi o kuchnię meksykańską. To jest ciekawe, jest bardzo dużo wydań. Nie wiem, może na kwarnastory na przykład. To jest mięso rodzaju takiego kebaba, tak więc egzotycznie. Co to jest za ciepło? Arnota właściwa jest taki, ja wiem, to jest kwiat, tak? I też i skory pozyskuje i są to... To są, tak, wyglądają jak kasztany. Wygląda jak kasztan. Jak się otwiera, na środku są kuleczki. Czerwony, który jest naturalny, tak, barwny. No, kobiety używają nawet do malowania usta. Ale to jest przyprawa, bo dodajecie do mięsa, ona dodaje taki pomarańczowy, intensywny smak. Nie ostry, bo to słaszny. Ludzie tak właśnie są ostre, czerwone, to akurat aciotę jest no, taki specyficzny. Trzeba, no, bardzo dużo ludzi też polubią aciotę, bo w Polsce się sprzedaje i właśnie taką salmastę i kocimita bibi. To jest dania, która sobie pochodzi z Yucatan, kocimita bibi. I to jest bardzo znane w Polsce. To cipinga pobrana, tak zrobią i dają acio. No ja mam już pomysły po prostu na ważne niedzielne popołudnie, jeśli chodzi o kulinaria. Tutaj z głowy załatwione. Przypominam, że są przygotowane przepisy, które też nam pomogą, jeśli chodzi o kuchczenie. No ale też warto zajrzeć na Waszą stronę internetową, prawda? Na Wasz facebookowy fanpage, bo tam też będzie kilka informacji. Zwłaszcza na rewelacyjna sprawa. Jak ja Panu zazdroszczę, naprawdę, zazdroszczę Panu niezwykle, bo to jest po prostu pyszne. Jak widzę tutaj wszystkim oczy się świecą, każdy chciałby spróbować. Zobaczmy, bo ma tam tutaj w okularkach, ale on gdzieś tam ten wzrok krąży cały czas za tym krakersem, żeby mi zjeść, no pewnie, że tak. Co jest tym wyższym? Ona jest gotowa, ale też można przepis usmażyć samemu na oleju. Doskonale, doskonale. Tak więc czekamy, będziemy starali się tutaj opisywać oczywiście, co dzieje się tak, na zaaranżowanym stole. Proszę bardzo. I ta wymiana doświadczeń. To jest niezwykle istotne. To jest ważne, co, gdzie, jak dodać. Zobaczcie teraz, pieczołowicie owijany jest... Co to jest? Tutaj nadziewałam fasolę. Oczywiście jak chcemy wegetariańskie, to nie dodajemy boczku. Można tylko fasola i ewentualnie jak jest wegetariański ser. Dokładnie, dokładnie tak. Tak więc można różne wersje sobie tutaj przygotowywać. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To teraz wędruje sobie do piekarniczka. Będzie się opiekało w 150-180 stopniach. Tak więc zaczyna się tutaj dziać ta kulinarna magia. Twarożek biały wymieszany z kukurydzą żółtą, kukurydzą zwykłą. Ja tutaj w ręku mam kukurydzę białą. Pierwszy raz w życiu w ogóle widzę coś takiego na oczy. To jest też niezwykłe warzywo, które jest absolutnie podstawą kuchni meksykańskiej, latynoamerykańskiej. Kukurydza rośnie tam doskonale, a powiem, że na gliwickich polach też widzę tego mnóstwo, także to nas mocno, mocno cieszy. Proszę bardzo, właśnie twarożek owijany. To jest ciekawe, kawałek papryczki. Kukurydza słodka, ona też złagodzi i ser. Twarożek, biały twarożek. Tak. I taka
W ogóle połączenie tutaj mamy teraz kuchni meksykańsko-polskiej, no bo biały twarożek absolutnie emblemat, jeśli chodzi o polskie kulinarie, polskie śniadanie, no kto nie jadł. Mi tata kiedyś robił z cukrem, potem z cebulką, jak już dobrze dorosłem, bo do cebulki trzeba dorosnąć, tak jak właśnie do ostrych potraw, tak przynajmniej mówią. Tak przynajmniej mówią i myślę, że trzeba się z tym absolutnie zgodzić. Dzieci już jedzą lizaki, środkowski, cukierki, sości, także one uczą się już od zawodu. Od najmłodszych lat. Tak. Świetna sprawa. Myślę, że gdybyśmy my mieli jako dzieci też styczność z tymi ostrzejszymi daniami, które są świetne, bo mi osobiście wydaje się, że właśnie trochę pikanterii, absolutnie we wszystkim, jest to najnormalniej alkowa, domowa, właśnie kuchnia, no jest po prostu wartością dodaną i wydobywa jeszcze więcej smaku. Nie musi to być jak w tym kebabie, który konsumowałem z Dominikiem, że pan gdzieś tam ordynarnie dodał tego ostrego i moglibyśmy rzeczywiście kartkę papieru zjeść tym ostrym sosem i też by mi ktoś wcisnął, że jest to kawałek dobrego mięsa. Maria tutaj przygotowuje rzeczy niezwykłe. Dzieciaki chciałybyście spróbować? To może takiego krakersika byśmy zrobili tutaj na testa. Ale te oczka chodzą, proszę bardzo. Nie ostry. Ostry, to jest to musi być ostry. To jest naprawdę bardzo wyważone, bardzo smaczne i nie zrobi tutaj absolutnie żadnej różnicy. Gwarantuję. Będzie świetnie. Ale ciebie też papryko czy nie? Nie. Ostry. No właśnie, bo to ważna informacja, że właściwie za ostrość papryczek odpowiadają testy. Buen provecho, tak jak w Meksyku. Czyli jeżeli chcemy sobie regulować gdzieś tą ostrością, to musimy się tych testek albo pozbyć, albo je najnormalniej rzecz biorąc pozostawić. Świetnie to zaczyna wyglądać. Ojejku, jak ja widzę przyrumieniony boczek jeszcze z takimi dodatkami, to od razu mi się gdzieś zrobi cieplutko na serduszku i nie tylko. Co teraz? Bo teraz placuszki już powędrowały na stolnicę. Tutaj mamy już tortilla, która jest tak jak mięczutka, tak jak powinno być w Meksyku, do tacosy, a mamy jest taka miękka. Teraz chcemy zrobić tostada, taka chrupiąca. A przepraszam, w Polsce można kupić? To nie, tą tortillę można? Tak, jest dostępna na naszej stronie. Tak. To tu można kupić na tych stronie? Tak jest, można zamówić, tylko no, nie są na stronie, bo dlatego, że to jest produkt bez konserwantów i jest mrożony. Ale jak najbardziej możecie zamówić, przyjechać, my jesteśmy w Katowicach. Albo jako sposobu jakiś dystrybutor, wtedy już się pani dowiaduje. A Katowice gdzie? Na Obrokach. Ja proponuję zrobić tak, szanowna pani, jeżeli mogę, zrobić sobie zdjęcie tego logotypu. Doskonale. To zdjęcie zachować w pamięci telefonu. A potem, na takie zimowe wieczory, wyciągamy zdjęcie, wyszukujemy, wsiadamy w samochód, jedziemy do Katowic, kupujemy produkty, robimy, gotujemy, cieszymy się życiem, jest po prostu wspaniale. Dobry pomysł? Bardzo. Świetnie. I tego się trzymamy. Pędzelek, no właśnie, tortilla pędzelek. Możemy tak, trudnie smarować tak gorą, jak nie mamy pędzelek, to nie musi być dokładnie. Albo jak mamy właśnie taki do ciasta, to również, to też niestety nie stanie. Dajemy do piekarnika, dlatego że to jest smaczniejszy sposób. Można też bez oleju oczywiście, ale tak smakuje lepiej. No tak jak z łobokiem jest smażony, prawda? Oczywiście, że Maria, mam jeszcze jedno pytanie. Myślę, że istotne, ważne z punktu widzenia właśnie kulinarnego. Wiadomo, Grecja, oliwki, prawda? Włochy, olej z oliwek. Polska najlepszy słonecznikowy, rzepakowy pod słońcem, nie ma po prostu lepszego. A w Meksyku? Olej z słonecznika albo z kukurydzy. Olej z kukurydzy? Tak, jest. Proszę bardzo, pierwsze słyszę, naprawdę pierwsze słyszę. Tak, bo chodzi o to, że kukurydza, jak zrobią tortilla, tutaj się znajduje olej. Wyciągają tą serce, jak to można powiedzieć, serce, z tego co robi olej. A reszta z mielą, żeby zrobić tortillę. Wszystko jest wykorzystywane i to uwielbiamy najbardziej, tak więc pełny recykling warzywa, używamy tutaj absolutnie każdej części, wszystko można zjeść, skonsumować, wykorzystać w odpowiedni sposób. To jest wspaniałe, to jest piękne.
Jeśli chodzi o czas tutaj, no nie jest to, że ona po prostu zależy od jaka jest temperatura. Trzeba to obserwować, to jest krótko. Ja tutaj nie umiem powiedzieć jaka temperatura. Nie się nie załączał. Ale ona ma być chrupiąca i oczywiście, żeby się nie spaliła. Tak jak tutaj. To jest po prostu skupią na całym świecie. Musimy zerkać, musimy patrzeć. Gdzieś te przepisy są mylne, bo piekarni działają lepiej, gorzej, trochę grzeją z lewej, trochę grzeją z prawej, prawda? Więc trzeba wyważyć. Musi być chrupiące, musi być sztywne, twarde, tak aby utrzymać całą tą główną zawartość, o którą nam przecież wszystkim chodzi i która nas najbardziej cieszy. Tak jest. Więc mamy gotowe tortille. Po degustacji, pokażę, zapraszam na degustację oczywiście. Więc teraz przygotuję salsę, która jest bardzo popularna, bo to jest chipotle, papryka lecona. Czyli jalapeno, ale ostrzejsze. Tak jest, dokładnie. Wędzone. Wędzone, doskonale. Tak. Polacy przecież uwielbiają wędzić. Nie wyobrażamy sobie przecież tutaj wielkanocnego stołu bez wędzonki. Co mamy w tym pieczonicie, zabezpieczony pojemniczku? Właśnie tutaj mamy czosnek i cebula, która najpierw trzeba usmażyć na patelnię. To jest drobna cebula i czosnek. Najpierw usmażyłam. Jak używamy pomidor z pierwsze, to najpierw go zmiksujemy, może być nawet z czosnkiem i usmażymy. Ja używam pasata, bo ona jest też już gotowa. Więc żeby było liznę, to nie ma co. Tak. Ułatwiamy, tak. Ułatwiamy, ale to nie znaczy, że to jest produkt gorszy, wręcz przeciwnie, bo przecież to jest wszystko naturalne. Dokładnie, nie ma konserwantów, to też to jest produkt, który pochodzi z Włoch. Pomidory są. Wiadomo, pomidor pochodzi z Meksyku. Maria, jak mogę. Najlepsze pomidory są od dziadka Staszka w Chłopętach na działce. Mówię poważnie. Jeżeli będziesz potrzebowała jakąś skrzynkę, to cię załatwimy. Dziękuję. Oczywiście, że pomidory są smaczne jak są lato, prawda? Ale w zimie trzeba korzystać właśnie z pomidorów, które przychodzą wiadomo. Z Meksyko nie sprowadzamy, bo wtedy potrzebujemy za wysoki sól. Ale pomidor oryginalny pochodzi z Meksyku, tak jak awokado, jak kakao, wanilia. To są produkty, które Meksyk dał na świat. Indyk. Orzeszki. Indyk, orzeszki, właśnie ziemne orzeszki, prawda? To jest też bardzo ważny produkt. No właśnie, porozmawiajmy sobie o takich produktach typowo meksykańskich. Tak jak pan wspomniał, zaczynamy od orzeszków ziemnych. No trudno sobie wyobrazić kuchnię nawet tutaj turecką, mówię, bez orzeszków ziemnych czy Chili. A to wszystko przyszło razem z powracającymi żołnierzami do Europy. Indyki były znane tylko w Meksyku. Poważnie, indyk jest takim typowo meksykańskim stworzeniem? Tak, dokładnie jest typowo meksykańskim stworzeniem. Tam było pieczone w ziemi i jedzone. Teraz je się rzadko, je się kurczaki. Do tego właśnie znane chili, awokado. Co jeszcze tutaj jest? Pomidory. No i wieprzowina. Dobrze mówię? Nie. Chyba nie do końca, aczkolwiek tam były też w Ameryce Południowej świnie, ale przygotowano je właśnie piecząc, również je tam pod liściami, czy w jakiś taki sposób. Z tego co pamiętam, to nie pito mleka. Także w Meksyku to jest papryka chipotle, wapń dostało się do organizmu tylko przez tortillę. A tutaj na tej meskalce znajduje kapsaicina na najostrzejsze, dlatego usuwam. Ona jest gotowana z wapnem. I tak jest ostra, ale jest mniej. Przez to wapń dostaje się do środka kukurydzy. Ona wszystko staje się taka biała, ale dzięki temu mamy dużo wapnia kukurydzy. Więcej mikro i makroelementów również. I to był wielki sukces w tamtym czasie, ponieważ dzięki temu potrafił się normalnie rozwijać. Normalnie jak u nas Europejczyków. Dopiero po Kolumbie pojawiły się to. Ja mam papryki, może lepiej. No proszę bardzo, to jest każde społeczeństwo, każda społeczność traci łaski jak mowa, żeby wydobyć to, co najlepsze i to, co najbardziej wartościowe, ale tych witamin, tych właśnie składników, o których
Pan wspominał o mikroelementów, było jak najwięcej i było jak najbardziej korzystne dla organizmu człowieka. To był proces, nazywa się proces instamalizacji, czyli właśnie gotowanie. Ja mam wrażenie, że pan jest z wykształcenia właśnie jakimś tam coś tam z, na pewno z jedzonkiem związane, dobrze mówię? Nie, no raczej jestem inżynierem od maszyn rolniczych i też nie, ale powiedzmy, że coś tam się dowiedziałem. Nasz dramaturg Mrożek miał żonę Meksykankę. Napisała dwie książki na temat kulinariów, tak więc warto też do literatury się odnosić i czerpać tutaj z najlepszych wzorców. Fenomenalna kuchnia prosta, kuchnia szybka, co chyba też istotne w tych czasach, gdzie jesteśmy zabiegani, czy wracając po 16 z pracy, mamy pół godzinki na to, żeby przygotować jakiś posiłek, dobrze mówię? Dobrze, chociaż ta kuchnia meksykańska jest jednak mimo wszystko trochę bardziej skomplikowana, te mięsa przygotowuje się dużo dłużej, przygotowuje się je wcześniej. Mój najlepszy kuchnia to jest Tex-Mex, to jest ta kuchnia, która właśnie jej podstawą jest nachos, tak również burrito z północy, bardzo szybko się to przygotowuje i tego mięsa nie trzeba w żaden sposób sezonować. Ale typowo Meksykanie właśnie stosują takie dość sezonowanie mięsa z różnymi odmianami chili. I jeżeli to mają przygotowane, to rzeczywiście to danie się przygotowuje szybko. Ale też można tylko tortille, fasola, biały ser, salsa, kaktus. I to jest takie bardzo proste danie, szybkie, czasami mam to na obiad i chociaż już dawno nie miałem, muszę się tutaj oskarżyć. Przypominamy się, że z kaktusem to było. Musimy z kaktusem. Gorditas. Dlatego, że jest dużo wyboru, więc nie muszę tak cały czas nowość przygotuję. Tak jest, szanowni państwo. My też musimy ubarwić sobie swoją kuchnię, swoje kulinarnie. Nie może być tak, bo ja tak kiedyś miałem jako dziecko. Poniedziałek mieliśmy pomidorówkę, bo wiadomo, że zostało rosół z jedzeni, tak? We wtorek były mielone. W środę była jakaś tam zupka, powiedzmy krupniczek, kapuśniaczek, coś ten deseń. Czwartek jakiś kotlecik, w piątek rybka, sobota była raczej taka luźna, no a niedzielę tradycyjnie kruski z rolada. No ile można? Ja już mówiłem mamie, mamo, proszę cię, gdzieś tam coś urozmaićmy. Nie, bo tata powiedział, że on musi tak jeść konserwatywnie. Warto urozmaicać sobie kuchnię, warto szukać nowych pomysłów, a jak szukać, no to właśnie z takimi ludźmi jak wy. Myślę, że tutaj jest trafione w dziesiątkę, w punkt. Co teraz? Przemielona, wręcz przesiekana tutaj papryczka. Tak, jak mamy mikser, to musimy też ułatwić. Zmiksujemy paprykę razem z cebulką, wszystkie składniki. Tak, ale wersja też, jak jest pomidor świeży, to trzeba usmażyć na chwilę. Ona wtedy dłużej będzie ta salsa się trzymała w lodówce. Bo jak zrobimy świeże, to pomidor wiadomo, nie wytrzymuje długo. A z tej pasaty to możemy trzymać tydzień nawet. Bo papryka też konserwuje sama sobie, ona jest konserwująca. Ostrość daje dosyć, ona taka psajsina, jest jak działa jak konserwa. Więc tutaj dodaję tą cebulę i czosnek, które usmażyłam na odrobinę oleju, nie dałam dużo oleju. Mam tutaj tą paprykę, jak mamy peska, to jest właśnie po peski ma kapsaicina. Tam się znajduje na żyłach i na nasionach jest kapsaicina, to są pięcina. Więc usuwałam troszeczkę tutaj te nasiona, ale zazwyczaj Meksyko nikt nie usuwam, ja tylko ja to robię. Ale jest mniej ostra przez to, jak się usuwa te peski. Dodaję właśnie to pomidor. Proszę bardzo, kapsaicyna, to jest właśnie ta substancja, ale my się tutaj dowiadujemy, proszę bardzo, że indyk był takim stworzeniem z Meksyku bezpośrednio. Naprawdę pierwsze słyszałem i tutaj fajnie, że takie ciekawostki. No, informacja a propos konkretnych substancji, które dają nam odpowiednie efekty smakowe na wejściu i na wyjściu. Tak więc, kochani, będzie się działo. Pomarańcza. To jest mój plus jak na dodatek, bo naprawdę zmienia to smak. Nawet można zrobić chipotle z majonez i dodają z pomarańcz, więc naprawdę polecam, bo to jest bardzo proste też.
I tutaj to jest dodatkowy jakby smak, który się dodaje, słabości oprócz tego, bo pomarańcza też bardzo dużo pomaga, kiedy piecze nam usta, można brać pomarańcza i szybko, albo cukier, sam cukier, czy nawet pomidora. A mleko? Mleko też rozpuszcza, tylko woda nie, bo ludzie tak właśnie wciągają zawsze po wodzie. I to jest błąd, bo woda rozpropaguje, kapsaicina właśnie jeszcze bardziej wzmacnia. No, jeżeli nie chcemy ziąć ogniem jak smoczyca ze szereka, no to trzeba gdzieś zaopatrzyć się w pomarańczkę, trochę mleka na pewno pomoże. Ważne wskazówki, no wskazówki po prostu od osób najbardziej zainteresowanych i poinformowanych. Mamy gotowe. Jest gotowa tortilla. Tak, ładny kolor. Tak. Mamy też papryki i te chipsy. Ja od razu zrobię casting. Kto będzie teraz testował? Kto będzie próbował? Bardzo proszę. Jest pan? Zapraszam. Jak masz na imię? Omar. Omar, wcinałeś już tego typu kuchnię? No to trudno je zauważyć. Tak jest to trochę takie bez sensu, Omar się wkręcił, bo on doskonale wie, co będzie, ja? Chyba. Dziewczyna, partnerka. Zostań, ale ja zapraszam tutaj, może panią. Bardzo proszę, pani zainteresowana. Omar się podzieli na pół. Naprawdę. Pewnie, że z papryką. Pani może na ostro? No, pani może na ostro. Druga pani też chce na ostro. To lubię. Jak panie mówią, że lubią na ostro, to jest miłe, to jest fajne. No i uwaga. Jest ciepła, więc może poczekajmy. Jak mamy trzy, to każdy może być po jedno, więc tutaj tylko mam talerzyka, żeby... Teraz będziemy talerzyki i spokojnie, pani się nie cierpi. Serwetka wystarczy. Jest serwetka, Maria, spokojnie. Panie sobie tutaj świetnie poradzą. Widać, że się jeździło na obozy kiedyś. Omar już wie, ale zacyzuje już zaciera rączki, już doskonale wiem co. Lubisz bardzo na ostro? Ale to może jest mniejsza. Tak. To jest niesamowite, naprawdę niesamowite, bo ja wiem jak to potrafi palić, jak to potrafi naprawdę mocno palić. No i uwaga, będziemy czekali tutaj na wrażenia te artystyczne, powiedzmy w cudzysłowiu. Jest git, Omar? Ciepło. Jeszcze bo przy piekarniku stoi. Nie ma się co dziwić. Jest ostre? Jak coś, to pomarańczką służymy. Mleka nie mam, ale... Jest niesamowite. Mieszkam w Meksyku. Poważnie? No to już teraz wszystko jasne. Ale od samego mieszkania w Meksyku nie nabywa się jakiejś takiej odporności na ostrość, słyszałem. To jest tak jak u nas z chrzanem. Najnormalniej rzecz biorąc. Leciutko, ostre, fenomenalnie, ale świetna przekąska. Przede wszystkim świetna przekąska, treściwa i niezwykła. Fasola. Tak, na końcu właśnie ta tostada, wiadomo jak się robi, oj skrupiąca. Smarujemy ciepłą fasolę. Ja tak na degustację będę tak robiła, ale teraz jest na gotowanie, na pokaz. Ciepłą fasolę. Fasola również można doprawiać z chipotle, z jalapeno. To też sprzedajemy taki już gotowych. Gotowych są też papryki, tylko fasola, która jest tutaj. Ona jest już gotowa, pasta, tak jak hummus, nie? Tak wygląda. Naprawdę wygląda. I tutaj tylko dodaję śmietana albo ser i salsa, która już mamy tutaj przygotowana. Tak. Niezwykłe, znowu niezwykłe rzeczy, bardzo proste. Przecież u nas fasola jest bardzo popularna. Fasola jako warzywo strączkowe świetnie rośnie w naszym kraju. Ale te fasole meksykańskie, one są inne. One są cieplejsze, one mają głębszy smak. Zgodzi się pan ze mną? Zgodzę się, są delikatniejsze smaku niż jasiek, chociaż ta czarna troszeczkę przypomina jasia czasami. Mają mniej substancji takich kwasów, które przeciwżywieniowych, dlatego troszeczkę mniej mamy później kłopotów wiatrowych. Kłopoty wiatrowe? No trudno, no, zdarza się po prostu każdemu, myślę.
a fasolka po prostu smaczna jest i niech taka zostanie. Zobaczcie, bajkler, sok ze śmietany, jest ser, ale ser typu twardego, no i nasza przepyszna salsa. Zapraszam kolejne osoby, które chciałyby przetestować. Chodźcie do nas. Może pani? Zapraszam panią serdecznie. Jest to Dina. Na ostro pani może? Tak średnio, ale co? Próbować w życiu różnych rzeczy. Przy okazji pani powie, że dobrze jest okropna salsa, bo nie spróbowałam. Jak okropna salsa? Chili si sól. Uwaga, uwaga, jeszcze włosy zostały formułowane. Proszę was. Ostre? Nie. To jest niezwykle wyważone do dzisiaj, delikatnie, oszczędnie. Tak więc dodajmy do pieca, najnormalniej rzecz biorąc. Jest to jakiś amator takich ostrości, zupełnie szczerze, który sobie poradzi z takimi kulinarnymi wyzwaniami. Czyli zapraszam do spróbowania samą paprykę. Mosa jeszcze do was, do tej tosada przygotuje właśnie wersja ostra, na której mamy teraz ochotę na ostre, to przygotuje wersja ostra. No uwaga, kto jest odważny, kto chciałby spróbować na panie Karolu, na ostro, będzie? Damy radę, nie? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Trzeba sobie w życiu pozwalać na kilka przyjemności. No właśnie, u was to też właściwie szan, tylko że zielony. Porównywane. Jest dobry szan, to... Dokładnie tak. No i właśnie serek, znów kleksy ze śmietanką. Zaraz dorzuci Maria jeszcze tutaj nam troszeczkę ostrości. Kwaśna śmietanka. Salsa. I do tego papryka, tak? Tak, i do tego papryka. A my będziemy obserwowali pana Karola, czy wszystko jest w porządku. Proszę bardzo, tutaj Maria dba, może na połowę, może tak, może no po prostu kulinarnie, fantastycznie tutaj dogadza naszym klientom. No i za chwileczkę powędruję. No jestem ciekawy, jakie tutaj będą emocje towarzyszyły panu Karolowi. Zaczynamy od papryczki. Za chwilę zawsze potrwa, to jest taka bomba z opóźnionym zapołem. Do przeżycia? Na razie tak. Dopiero kółki smakowe zaczynają się pobudzać. Przeły, jak pani. Oj, już jest dobrze. Jest jeszcze pierwszy pot na czole. Zaraz się robi zdecydowanie cieplej, przyjemniej. Panie Karolu, co ja mogę powiedzieć? Smacznego po prostu. Po prostu smacznego, bez pomocy losu wypadamy. Naprawdę wielki brawa dla pana Karola za odwagę. Mamy więcej odważnych, no to zapraszamy serdecznie. Może ktoś chce spróbować sobie tej przepysznie wyglądającej. Mogę sobie paluchami, tak? Wziąć? Pierwszy z góry wezmę, dobra? Roczki mam ubyte. Marcheweczka. Nie jest zwykła marchewka, ale jednak z papryczką marynowana. Ojej, i to z papryczką marynowana. Naprawdę przechodzi papryczka na naszą marchewkę. Jest nieźle. Ja słyszałem kiedyś w jednej z telewizji, że... Ojej. Jest dobrze, dobrze, że papryczki się nie złapają. Pomarańczkę, nie żartuj. Słyszałem kiedyś w jednym z programów, że lepiej tolerują ostrość panie niż panowie. W Polsce na pewno. Ja po prostu chciałem powiedzieć, że panie mają tę moc w sobie, tą ostrość łagodzą właśnie swoim usposobieniem. Ale świetna ta marchewka, naprawdę świetna. Czuć marcheweczkę i wyjątkowo pięknie czuć też ostrość papryczki, która tam przeszła. Jest dobrze, panie Karolu, wszystko jest ok? Mamy tutaj ratownika, jak coś. Leczarnia jest też nie ma, coś załatwił. Panie Karolu, brawo! Jeszcze jedno zostało. Damy radę. Ta druga połowa jest już bez tych ostrości. Świetlanka ratuje. Na tyle. Maria, proszę bardzo. A teraz tutaj mamy salsę, dobrze też mówię. Oczywiście salsa, pomidorki. To jest pico de gallo.
Ja przygotowałam na degustację, ale na pokaz też chcę przygotować. Bo to jest bardzo prosta, to jest salsa. Pomidor, cebula, kolendra świeża, bo to jest ważne. W Meksyku używamy takie, w Polsce więcej są szarenki, ludzie zastosują szarenki, ale to ma być właśnie świeża kolendra, sok z limonki i papryka jalapeno. Mój kulinarny mentor, jak myślę milionów Polaków, pan Robert Wachłowicz, zawsze mówi, że kolendę możemy wymienić z pietruszką, z nacią pietruszki. Jest podobna w smaku, daje podobne efekty, ale nie jest to oczywiście, choć kolendra jest już teraz ogólnie dostępna, nie ma raczej z tym większego kłopotu. No i nasza tutaj mistrzyni zbrodni przygotowuje teraz fantastycznie kolejne papryczki, które są ciekawe. Wędruje to do naszej... Ja nie jestem w stanie tego wypowiedzieć. Jak Maria powiedziała, jak to się nazywało? Pico de gallo i to jest świeża salsa. Pomidor... Pico de gallo? Dobrze mówię? Pico de gallo. Czyli pico to jest? Dziób koguta, proszę bardzo. Niby warzywa, a jednak dziób koguta. Świeży pomidor, cebula czerwona. Świeży pomidor, cebula czerwona. Dodałam tutaj też trochę marchewki, wykorzystując właśnie sok z limonki, sól i to kolendra świeża. I to tyle. Ile tutaj jest smaku, prawda? Ile to daje przyjemności na podniebieniu. Tak więc, Maria, ja mam skosztować? Bardzo chętnie. Spokojnie. Ale normalnie czuję, że to tak wiesz. Więc, ja nie dam rady, wiesz co, o tak sobie złapię, spokojnie. Ja sobie poradzę. Ciepła tortilla. Zapraszam Cię na degustację. Kochani. Jeśli mam pytanie, to chętnie odpowiem, bo może czegoś ominęłam. To chcę wiedzieć dlaczego. Drodzy Państwo, ja mam to szczęście, że zawsze się gdzieś kręcę na dobre jedzenie. Powiem tylko tyle. Maria zostaje do Waszej dyspozycji. Jeżeli macie pytania, jeżeli macie tutaj jakiekolwiek wątpliwości co do właśnie kuchni meksykańskiej, no to oddaję Was w najlepsze z możliwych rąk. Pora na degustację, a ja poproszę o burzę braw dla Marii. Dziękujemy Ci ślicznie, że jesteś razem z nami. Oczywiście Aliwa, Duma, Stelka, którą reprezentują. Fantastyczni ludzie, niesamowita kuchnia. Próbujcie, konsumujcie, pytajcie jak najwięcej, bo warto zapoznać się oczywiście podczas naszych weekendów Latino, same areny. Nie tylko z muzyką, nie tylko z dobrymi tańcami, ale również z kuchnią, która jest niezwykle ważna, niezwykle istotna. Tak więc oddaję Was najlepsze z możliwych rąk. Panie Karolu, przeżyje Pan? Tak. Pana również brawa.